Oto ekologiczny i energooszczędny dom, w którym zastosowano system wentylacji mechanicznej P-Flex, współpracujący z pompą ciepła i klimatyzacją pasywną. Budując taki dom, dbamy o środowisko, a koszty związane z użytkowaniem spadają do minimum. Powietrze rozprowadzane jest po całym domu przewodami P-Flex. Są one gładkie w środku i posiadają powłokę antybakteryjną. Specjalna budowa kanałów i kształtek p sprawia, że powietrze jest czyste, a instalacja cicha. Najważniejszym elementem układu jest centrala wentylacyjna, zwana popularnie rekuperatorem. Odpowiada ona za właściwą wymianę powietrza w twoim domu. Dzięki zastosowaniu wymiennika udaje się uzyskać do 95% energii cieplnej z usuwanego powietrza. Powietrze z centrali wentylacyjnej przekazywane jest do skrzynek rozdzielaczowych. Skrzynki rozdzielaczowe wykonane są ze stali nierdzewnej i polipropylenu z dodatkiem antybakteryjnym oraz wbudowanymi uszczelkami, co zapewnia ich trwałość bez konieczności częstej konserwacji instalacji. Skrzynki PFlex, które zastosowaliśmy w naszym domu, wykonywane są pod konkretny projekt i dostosowane do indywidualnych potrzeb na budowie. W bardzo prosty sposób można je zaprojektować za pomocą programu Box Maker dostępnego na stronie internetowej systemu PFLEX. Przemyślany proces produkcyjny gwarantuje szybkość wykonania, a zarazem szczelność i najwyższą jakość produktu. Skrzynki rozdzielaczowe i rozprężne umieszczane są nad sufitem podwieszanym, a najczęściej w stropie w warstwie izolacji termicznej. Przykryte są wtedy wylewką betonową i warstwą wykończeniową. Dzięki odpowiednio małej średnicy kanałów PFLEX i specjalnej budowie skrzynek rozprężnych można je stosować w większości budynków, gdzie zostało zaprojektowane ogrzewanie podłogowe i maty kapilarne. Zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zapewnia komfort, dostarczając zawsze świeże powietrze i obniża koszty związane z ogrzewaniem Twojego domu.